lesie, jak to w lesie, są różne drzewa, ale na przykład są brzozy. A jeżeli mamy brzozy, o, tak jak tu, to możemy oczywiście zamiast wykorzystać je tylko do opału, to jeszcze w okresie wiosennym szczególnie można pozyskać z nich coś pysznego. Zaraz wam pokażę jak. Przy pomocy trzech rzeczy. Słomeczki, butelki i wiertełka takiego, który jest mniej więcej no tyle co słomeczka. Co robimy? Wiercimy po prostu na wysokości mniej więcej no gdzieś 30-50 cm na dole, na słonocznionej stronie, o, pod kątem, dziurkę. Mamy dziurkę. Teraz w tą dziurkę wsadzamy słomeczkę. O, dosyć głęboko. A koniec tej słomki wsadzamy do butelki. I opieramy sobie butelkę. Gdzie? Już kapie. Tutaj będzie leciał sok. Za chwilę sok z brzozy. Tu już kapie. Nastawiłem butelkę przy innym drzewie. O, właśnie tam. I już jest prawie pełna ta butelka. Robimy to po prostu w okresie wiosennym. O, tutaj cały czas leci, zobaczcie, już jest prawie cała butelka. Można spróbować się tego napić, bo to jest przepyszne i bardzo zdrowe. Pyszny sok z brzozy, zarąbisty, bardzo zdrowy, na nerki, wszystko. Na przede wszystkim to jest lepsze podobno niż kawa, też pobudza, więc rano sok z brzozy. On nie może tu stać wiecznie oczywiście. O. I o, właśnie. Cały czas kapie. Więc taki sok z brzozy można w okresie wiosennym pozyskiwać. I sobie po prostu ten sok z brzozy pić. Smacznego mniam mniam. Gdzieś mniej więcej od marca do maja można taki sok z brzozy w taki sposób pozyskiwać. A więc może jak będziecie gdzieś w lesie i będzie się chciało wam pić i będziecie mieli wiertarkę i słomkę, to możecie się napić soku z brzozy.